Cześć, już po sezonie. Witają Was Kasia. Kasia i Krzysiek. I Krzysiek. Więc chyba przyszedł czas na takie podsumowanie. Chcieliśmy się krótko mówiąc pochwalić. Ja zacznę może, bo dzisiaj będzie trochę z kartki niestety, ale cała reszta mam nadzieję, że będzie w formie bardzo fajnej, miłej, małżeńskiej dyskusji. Więc tak, jeżeli chodzi o kwestię samego naszego urlopu, tego dwutygodniowego wyjazdu, który mieliście okazję oglądać, to trochę statystyki. W sumie przejechane 2852 km, co przekłada się, uwaga, według Google'a na 47 godzin w podróży. Co nie znaczy 47 godzin za kółkiem, bo pamiętajcie, że jak jechaliśmy na przykład pierwszy etap na Węgry, 12 godzin. Nie, to nie było 12 godzin. Nie, bo zatrzymaliśmy się. Zatrzymywaliśmy się czy na posiłki, czy na przysłowiowe siusiu, więc to jest generalnie w ogóle cały czas spędzony w podróży. W czasie urlopu były tylko czy aż 4 kempingi? No to chyba tylko. Tylko. Przy tej ilości kilometrów. Zwiedzonych 13 miejscowości, 13 różnych fajnych miejscówek. I taka ciekawostka, bo to rzeczywiście było takie kręcenie się trochę po Europie Południowej, na południu od Polski. 11 razy przekraczaliśmy granicę, więc to taka statystyka. A jeżeli Udało nam się, tak? Bo raz nam się nie udało. Raz nam się nie udało. Ci, którzy śledzą, to wiedzą, o czym mówimy, natomiast... Było trochę strachu. Sądzę, że ten temat się chyba dzisiaj jeszcze trochę pojawi tutaj w czasie naszego podsumowania sezonu. A jeżeli chodzi o podsumowanie całego sezonu, bo pamiętajmy o tym, że byliśmy w Chłapowie, tak. Byliśmy w Pieninach. Byliśmy w Koźnicach. I byliśmy jeszcze w Koźnicach. To jest film, który się jeszcze nie ukazał na kanale, bo to był ostatni weekend sezonu. W związku z tym tych wyjazdów było troszkę, a pamiętajmy o tym, że tą przyczepę szykowaliśmy tak na dobrą sprawę, to ona była gotowa na koniec czerwca, więc ten sezon był dla nas, że tak powiem, taki od czerwca do sierpnia. Więc jeżeli chodzi o cały sezon, to było 5063 km w trasie, co się przekłada na 85 godzin, tu się dały we znaki, zwłaszcza korki chyba w powrocie z Pomorza Polskiego. Gdzie, no najbardziej, tak, to była najdłuższa droga. Gdzie niestety no, przyszło nam trochę postać albo poruszać się z prędkością 5-10 na godzinę, dokładnie. W sumie to było już 7 kempingów, 18 miejscowości i uwaga, 13 razy, a w zasadzie 15 razy przekraczaliśmy granicę. Dlaczego? Dlatego, że jak w czasie wypadu w Pieniny pojechaliśmy na Słowację, to rzeczywiście przekroczyliśmy granicę, potem trzeba było wrócić, ale jest jeden mały haczyk. W czasie tego krótkiego wypadu przygranicznego na Słowację pieszo wróciliśmy do Polski, więc teoretycznie to można powiedzieć. Się liczy. No więc dlatego mówię, że 13 albo 15 razy przekroczona granica. I na dzisiaj, ale tu chcieliśmy się, no tak generalnie podsumować cały nasz sezon, takie 10 naj. 10 jeszcze jest pod znakiem zapytania, bo się sam zastanawiałem, co wybrać na 10 naj. Nie konsultowaliśmy tego jeszcze ze sobą, w związku z powyższym to będzie tak trochę na żywca. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące, co nam się podobało, co nam się nie podobało, jakie mamy fajne, dobre, złe wspomnienia. Dobra, Kasia, najlepszy kemping, jaki był? No właśnie się zastanawiałam, co brać pod uwagę, mówiąc najlepszy. Czy taki, który jest cichy, spokojny i wszystko mający, czy jednak z pełną infrastrukturą, ze wszystkimi imprezami, no i duży. No i taki to oczywiście był na Słowenii. Dokładnie, ja się tu zgadzam. Tam było wszystko. Cudowne, wielkie baseny, sklepy, atrakcje, mnóstwo sanitariatów w bardzo dobrym stanie, tak? Tak, to było tak rozplanowane, że gdziekolwiek na tym dużym terenie, gdziekolwiek byśmy się nie rozbili teoretycznie, jeżeli by nam pozwolono oczywiście w innym miejscu. To wszędzie było blisko. To wszędzie było blisko. Jeżeli a teren był ogromny. Teren był ogromny, tak. Świetnie położony. No, nasza miejscówka na tej skarpie z widokiem na Adriatyk była też bardzo fajna. Dokładnie tak. I jego, znaczy to są nasze początki karaweningu, więc no jeszcze nie mamy takiego dużego porównania co lubimy, jakie kempingi lubimy. Ten był taki, który zrobił na nas takie duże wrażenie, taki wow, on jest taki ogromny, tak?
Także ja tu w zasadzie nie mam nic do dodania, bo pod hasłem najlepszy kemping i dlaczego, to powiem dokładnie to samo. Kemping świetnie wyposażony, świetnie chociaż zorganizowany. Chociaż taką ciszę, intymność czy zieloność, takie od ludzi, no to nie, to nie są te kempingi. Chociaż nie, no nasza parcela była tak położona, że zupełnie mieliśmy cicho, spokojnie. Na ostatni nocleg przyjechali Węgrzy, oni początkowo się troszeczkę zachowywali, dwa kampery obok nas się rozbiły. Początkowo byli trochę głośni, ale nie, ja nie o tym mówię, ale nie było źle, nie było źle. Ja nie mówię o sąsiadach, bo to wszędzie się mogą trafić. Mi chodzi o intymność taką, że to jest niewielki kemping, wszystko oczywiście mający. I taki kemping uważam, że spotkaliśmy wracając, tak? On był nieduży, mimo że tam było głośno i dużo się działo, ale też miał wszystko, mimo tego, że nie był duży. A o którym kempingu mówisz? O tym na Śląsku. Tak? Znaczy przy granicy. Przy granicy. Tak. I to był taki kemping, że też miał basen, też, restaurację, sklepik. Tam był sklepik? Sklepik był poza kempingiem. Restauracja z bardzo dobrym jedzeniem, a był mały, klimatyczny. Oczywiście trafiliśmy na rajd. Znaczy na turniej krosowy, motokrosowy, tak. Tak, więc no było głośno imprezowo, ale patrząc na sam kemping, to było bardzo klimatycznie, bo i rzeczka przepływająca przez kemping, że niektóre parcele były za rzeką, więc trzeba było przejechać przez brud, tak. Więc myśmy się rozbili w tej części, że tak powiem, po drugiej stronie strumienia, także nie przejeżdżaliśmy. To też był cudny kemping, tak? Taki klimatyczny. Bardziej niż ten moloch, tak? No bo tamten był moloch, oczywiście, no było luksusowo, ale to był moloch. Tak, więc tu się chyba zgodzę, aczkolwiek rzeczywiście najlepszy to naszą jedynkę dostaje kemping Adria w Ankaran, albo Ankarano, no bo to miejscowość przygraniczna, więc ma nazwę i słoweńską, i włoską. Dobrze, to w takim razie jaki był najgorszy? No właśnie, ja nie wiem. Ja chyba nie umiem zabrać stanowiska w tym względzie. Każdy był inny. Wiecie więc... co, to ja zabiorę głos, no. Bo ja mam taki jeden swój typ. To znaczy tak, kemping był bardzo fajny. Nie powiem, że nie, tylko po prostu jedna rzecz, która mnie trochę uderzyła. Bo tak, mówię w tej chwili o Balaton Tourist nad Balatonem. Tak. Bo tak, z jednej strony mieliśmy taką parcelkę, i żeby było śmiesznie, po dwóch stronach parceli droga, więc tak... Może trochę trudniej, że tak powiem, o spokój, intymność. Nie było problemu. Problem bardziej wiązał się z tym, że służby komunalne do sprzątania kempingu startowały już o 6, więc mieliśmy czasem pobudkę. I gdyby się chciało dłużej pospać, to jest jeden minus. A drugi minus, który mnie osobiście mocno uderzył, bo jeżeli chodzi o jakość sanitariatów, nie było źle, tylko po prostu... Było źle. Było źle, ale właśnie do tego się chcę doczepić. Kabiny... WC były takie mikro, że po prostu jeżeli ktoś chciał usiąść na sedesie, to po prostu kolana oparte na drzwiach, a w ogóle żeby tam wejść, powiem szczerze, ja wchodziłem bokiem i przyciskałem się dosłownie przy uchylonych drzwiach z trudem. Jeżeli byłaby osoba bardziej otyła, a ja wcale, że tak powiem, tutaj brzuszka dużego nie mam, to podejrzewam, że naprawdę dla takiej osoby to tam była niezła gimnastyka, żeby się dostać po prostu do kabiny WC. No i te awarie. Pamiętasz, Kasia, ja myłem zęby w damskiej toalecie, no bo się okazało nagle, że Stan był nie za ciekawy. Więc sanitariatami Balaton Tourist moim zdaniem przegrywa, bo generalnie zabaw cały kemping... Zabaw w śmietnikach dramat. Na tak, środku tak. Kempingu po prostu zgromadzono. Dobrze, że nam się trafiła akurat parcela trochę dalej odsunięta od śmietników, bo... No tak, no było ciepło, ludzie jak wyrzucali odpadki organiczne, to po prostu w promieniu, nie wiem, 20-30 metrów, a tam były rozbite namioty i stały kampery. Moim zdaniem tam było nie do wytrzymania. To była lokalizacja tego śmietnika, tak jak na Słowenii, śmietnik był na końcu kempingu, ukryty gdzieś osobno, z dużą odległością od mieszkańców. A tam po prostu na środku kempingu. No nie, no słabo. I to przy sanitariatach, każdy musiał tamtędy przechodzić i zapach był nie za ciekawy. Lokalizacyjnie Dobrze. Świetnie. Dobrze. To teraz kolejny najdrożej, najtaniej.
Tutaj, to, tutaj cyfry mówią same za siebie, dlatego że nie, tu już nie, nie jest to nasza subiektywna ocena, tylko na naszej trasie oczywiście najlepszy kemping i okazało się, że był najdroższy. Tak. 54 euro plus podatki, co dawało w sumie kwotę prawie 60 euro, tam bez kilku centów. A najtaniej? Najtaniej pamiętasz, gdzie było? Myślę, że w Austrii. Nie. Austria niestety, że tak powiem, jakbyśmy mieli liczyć, to jest na drugim miejscu tym, wśród najtańszych. Tak, czyli przy samej granicy. Dokładnie, Złota Dolina, słuchajcie... Polecamy ten kemping, tak. Naprawdę, świetni właściciele, bardzo sympatyczne towarzystwo i kemping, no inny niż byliśmy wcześniej. Dokładnie, inny niż wszystkie, a płaciliśmy, uwaga, 75 zł za dobę, gdzie mówię o... samochód, przyczepa, przyłącze prądowe, dwie osoby dorosłe. I basen do możliwość korzystania z niego na stop. Dokładnie tak, bo co prawda obsługa nam powiedziała, że basen jest czynny od do, natomiast to było, że tak powiem, te godziny były bardzo umowne, bo dzień był długi i jeżeli ktoś chciał skorzystać jeszcze z basenu na przykład, to nie było najmniejszego problemu. Dobrze, najmilsza obsługa. Kto wygrał twoim zdaniem? Gdzie było najfajniej w takim razie? Najmilsza obsługa, najbardziej uśmiechnięta i taka grzeczna, to w Austrii. Tak, to ja się też zgadzam. Tak. Po prostu małżeństwo, które prowadziło ten kemping. Piękne bułeczki na śniadanie tak. Przynosiło nam do kampera, do przyczepy, także tak. Byli po prostu przemili i jeżeli chodzi o kwestie podejścia do gości kempingu, po prostu no oni czasami starali się być wręcz nawet, można powiedzieć, nadopiekuńczy, bo jak o coś prosiłem, to nie, proszę poczekać, my przyniesiemy, my załatwimy, cały czas uśmiechnięci, wszystko było fajnie i uwaga, bo ja pamiętam na wielu różnego rodzaju portalach turystycznych często się spotyka takie opinie, a Polaków to gorzej obsługują. Nieprawda. Przecież nie kryliśmy się, widać było po tablicach rejestracyjnych, że jesteśmy, skąd nie, jesteśmy. To... Natomiast właściciele byli mili bez względu na narodowość do wszystkich tak samo. Ja w ogóle nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, że Polaków traktuje się inaczej. Nie, absolutnie nie, to my się źle traktujemy, ale absolutnie nas za granicą nikt źle nie potraktował. Dobrze, najpiękniejsze odwiedzone miejsce. I tutaj generalnie już bardziej chyba, że tak powiem, przejdziemy do kwestii zwiedzania. I ja mam problem, a ty? Ja też. Ja nie wiem, co mam ci powiedzieć teraz. Wam, państwu, nie wiem. Nie. Wszystko jest... No bo co do czego porównać? Zamki porównać do wąwozów i gór? No nie, no wszystko trzeba zobaczyć. Teoretycznie można by powiedzieć, że Szumbrum na przykład no, pierwsze miejsce. Tylko, że... Ta palma pierwszeństwa dla Szumbrumu to, że tak powiem, wśród odwiedzonych miejsc wydaje mi się, że tak powiem, za bardzo oczywista. Aha. Natomiast... Ale zwiedzaliśmy tak różne rzeczy. Miramar zrobił dla mnie ogromne wrażenie. Malutki pałacyk nad Adriatykiem we Włoszech. Tak, i nie wiem, czy pod pewnymi względami na przykład Miramar nie okazał się lepszy od Szumbrumu. Szumbrum jest po prostu wielki, potężny. Tak, no to przygniata. I wspaniały, dokładnie. Przygniata, ale tak, Miramar, coś niesamowitego. Ten pałacyk nad samym morzem, piękny. Ale każdy miał to coś. No trudno nam polecić. Ja myślę, że trzeba wszystko zobaczyć. Chyba tak. Nawet do Mosznej, o której pewnie ja jeszcze nie wiem jak Kasia, ale no, ja jeszcze ja powiem parę. Rozczarowanie. No więc właśnie. to przechodzimy do punktu szóstego, największe rozczarowanie. No właśnie Moszna dla mnie. Dlatego, że Pałac Moszny jest z zewnątrz przepiękny. No właściwie taki disneyowski zamek, ja kocham zamki, więc styl jest niesamowity, ale wchodzimy do środka i mamy zwiedzać i jeżeli ja widzę sala luster, podpis przepiękny, a wchodzę, a na zamiast luster, bo nie ma ani jednego, są narysowane pawie, zastanawiam się dlaczego. Dlaczego, skoro kiedyś była to sala luster, nie zainwestowano i nie kupiono luster, tylko zapłacono artystce, która namalowała pawie. No ja tego nie rozumiem. Ja nie kwestionuję, czy te pawie były piękne, czy nie. No moim zdaniem były raczej średnie. Ale kwestia gustu. Ale
Dlaczego w sali luster nie ma żadnego lustra? Tak, to jest sprawa pierwsza i sprawa druga. Znaczy generalnie w ogóle... znaczy tak, ja z jednej strony powiem dwa zdania na obronę Mosznej, ale z drugiej strony też, że tak powiem, pojadę trochę krytyki. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony ten pałac udostępniony jest od niedawna stosunkowo. Znaczy historia Mosznej jako zabytku oddanego do użytku jest stosunkowo krótka, bo po wojnie były różne tego, losy tego zamku. Finalnie przez wiele lat tam był po prostu szpital psychiatryczny. W związku z powyższym, no niestety, nikt nie dbał w tym momencie, że tak powiem, o kwestię renowacji i odnawiania, powiedzmy, tych wnętrz pod kątem przywracania ich do dawnej świetności. To jedno, to jeżeli chodzi o obronę. Więc Moszna jako zabytek udostępniony do zwiedzania jest stosunkowo krótko, ale z drugiej strony, jeżeli właśnie mamy gabinet lustrzany, bez jednego lustra, tylko z malunkami w ramach tam, gdzie były dawniej lustra, jeżeli na przykład, mnie też trochę nie odpowiadało, że tak powiem, sposób oprowadzania, w cudzysłowie oprowadzania po zamku, bo oczywiście wycieczki, standardowa wycieczka to jest wycieczka bez przewodnika, i można by było zrobić tak na przykład, jak się robi w wielu miejscach, to nie jest jakiś straszny wydatek, że się po prostu daje audiogajdy. W tym momencie jest jeszcze plus taki, że jeżeli są goście, a było wśród nas, wśród zwiedzających sporo ludzi również spoza Polski, nie znających języka prawdopodobnie, więc audiogajdy można sobie wybrać dowolny język, proszę bardzo, angielski, niemiecki, francuski, i w dogodnym momencie, jak się wchodzi do pomieszczenia, to po prostu sobie ten kawałek na przykład odtworzyć. A w Mosznej jak to wygląda? W każdej sali stoi jakiś taki zestaw nieduży z kolumienkami i leci w kółko jedno i to samo. Jeżeli się wchodzi do sali na przykład w połowie, to trzeba tak dosłuchać do końca i potem od początku do połowy ma się, że tak powiem, ten pierwszą część opisu. Jest to też minus, tak? Natomiast widać, że można. Elewacja w remoncie. Niedawno oddane fantastyczne fontanny właśnie w parku. Czyli widać, że coś się tam dzieje, że idą w dobrym kierunku. No i fajne wakacje dla dzieci tam wpadli na pomysł i są organizowane obozy, kolonie. Z Harry Potterem. Takie czyli... w stylu Harry'ego Pottera, to widać na naszych filmach, dokładnie. Tak, więc dzieciaki biegały z różdżkami w pelerynach. Myślę, że fantastycznie spędzały wakacje. Rzeczywiście zamek przypomina trochę Hogwart. Więc fajna sceneria i fajny pomysł. Więc mam nadzieję, że dalsze pomysły zmian wnętrz, jeżeli chodzi o zwiedzanie, też ktoś wpadnie na genialny pomysł i po prostu postara się przynajmniej sprawić, żeby w salach, które kiedyś spełniały jakieś tam funkcje, przywrócono im te funkcje, czyli jeżeli jest sala luster, to po prostu będą lustra. Dobrze, bo zaczęliśmy największe rozczarowanie. Kasia od razu powiedziała Moszna. Ja trochę, że tak powiem, dodałem od siebie, co mi się podobało w Mosznej, co nie. Natomiast największe... Park jest piękny park, polecam, tam jest przepięknie. Tak, ale największe rozczarowanie to był dojazd do węgiersko-chorwackiej granicy, bo pierwotny plan był taki, że z nad Balatonu mieliśmy jechać nad Jeziora Plitwickie, zostać tam na 2-3 dni i potem jechać w kierunku wybrzeża, w kierunku Adriatyku. No i wstępnie był naszkicowany, bo niedokładnie oczywiście plan pobytu w Chorwacji, natomiast okazało się, że kiedy dojechaliśmy, Węgrzy okazali się niesamowicie skrupulatni, niesamowicie stanowczy. Może na tym przejściu, bo wiem, tak, że na innych przejściach absolutnie tego się nie sprawdzało. Oczywiście to nasza wina, bo powinniśmy to mieć przy sobie, jak dowód. Dokładnie, zostaliśmy zawróceni, natomiast... A my nie wzięliśmy. Taka ciekawostka, bo parę lat temu, przed pandemią, byliśmy bez przyczepy. Zrobiliśmy sobie taką sporą wycieczkę po Transylwanii, czyli krótko mówiąc, przekraczaliśmy granicę węgiersko-rumuńską. Ja pamiętam, to było parę lat temu, kiedy w zasadzie Rumunia i pozostałe kraje dopiero weszły do Unii Europejskiej, kontrola w zasadzie na granicy wyglądała w ten sposób, że wyciągnąłem tylko nasze oba dowody rejestracyjne. Osobiste, przepraszam. Nikt nie pytał o dokumenty samochodu. Pani tylko, podeszła pani celnik, nie ze Straży Granicznej, tylko poprosiła, żebym wysiadł i otworzył bagażnik. Otworzyłem bagażnik, zrobiła takie go.
I tak wyglądała kontrola na granicy. No ale dobrze, nie rozgadujmy się na ten temat. Po prostu zapomnieliśmy dowodu rejestracyjnego. I rozczarowanie, musieliśmy zmienić plany, dokładnie. Zmieniliśmy plany, co też było fajne, bo Słowenia i Włochy to też jest dobra opcja. To nie jest kara właściwie. To nie jest kara, okazało się, że po prostu Węgrzy nam przez zmianę planów, wydaje mi się, że chyba urządzili całkiem fajne wakacje. Bo to już było, to było dopiero trzeciego dnia od wyjazdu z Polski, w związku z tym musieliśmy dynamicznie wymyśleć. Znaczy, akcja była taka, po zawróceniu z granicy, dojazd do najbliższego miasteczka, parking, szybka narada, 10 minut, ruszamy i po paru godzinach byliśmy w Ankaran na kempingu i rozbijaliśmy się, rozstawialiśmy się już na tadziatyki. Największa przygoda. No to też oczywiście na granicy czekając, jak Państwo tam sprawdzali się, naradzali, co z nami zrobią. My nie powinniśmy i nikt z Was, pamiętajcie, zabierajcie dowody rejestracyjne, nie powinien poza granicami naszego kraju podróżować samochodem bez dowodu rejestracyjnego. Dodam, więc że... zastanawialiśmy się, co nas spotka, tak? I to było taki strach, trochę strachu przez nas przeleciało, czy to będzie jakiś ogromny mandat, czy wręcz zabranie nam samochodu. Nie, no bez... No nie wiem, no odstawienie na parking, dopóki nie przyjedziemy z dowodem rejestracyjnym, mogło się tak zdarzyć. Na szczęście, mimo tego, że nas nie puścili i ich nie lubimy za to, to jednak okazali się w porządku, bo nas po prostu zawrócili i wracajcie sobie gdzie chcecie i jedźcie sobie gdzie chcecie. Nie, no tutaj kwestia jest prosta, tak? Jeżeli nie ma się kompletu dokumentów, granica Schengen, no to, że tak powiem, kary za podjechanie do granicy, że tak powiem, być nie może. Nie, no czytaliśmy to w innych krajach, też wymagany jest dowód rejestracyjny, więc... I uwaga, papierowy, apka nic nie daje, bo taka rozmowa też była z węgierskim policjantem, nie żadne apki i WEM obywatel nie działa. Ale nie za granicę. Największa przygoda, ja powiem inaczej. Ja powiem, że największą przygodą to był ostatni dzień, bo nie było zamków, nie było zwiedzania, było trochę przyrody. I powiem tak, film tego może nie pokazuje, ale trzeba było zobaczyć minę Kasi, kiedy stanęła pod gwarkową percią, zobaczyła pionową ścianę, kilka pięter w górę i po prostu... Po metalowej drabince. Tak, nie zacytuję pierwszych słów. Nie bo... były cenzurowane. Dlatego, że na początku pan, który na dole jeszcze przed podejściem rozmawiał z Kasią, a proszę pani, żaden problem, taka drabinka jest czy coś. Kiedy Kasia ją zobaczyła, to było niecenzuralnie, a potem zaciśnięcie ust i w górę. I no tak. Była to przygoda, no. I tam, że tak powiem, zupełnie coś innego, jeżeli chodzi o tą trasę. Najśmieszniejsza sytuacja, czy wspomnienie? Nie wiem, właściwie jest tego na to pytanie też. To było tyle ciekawych innych sytuacji się zdarzyło, że każdą opowiadać, to byśmy tak siedzieli, ględzili. To ja opowiem jedną, jedną krótką. Tak. Bo to było przezabawne, kiedy rozbiliśmy się na kempingu na Węgrzech. Rozstawiliśmy, może tak, to ładniej brzmi. Rozstawiliśmy się, dokładnie. Parcele były ogrodzone takim, odgrodzone od siebie takim żywopłotem mniej więcej w wysokości powiedzmy 1,20 m, 1,30 m. Mhm. Po sąsiedzku był samotny, starszy pan z Niemiec, małym campervanem, który mówił tylko po niemiecku i koniec, kropka. Był bardzo miły. Natomiast ostatniego dnia wieczorem Kasia... Znaczy nie to, że był miły. Przez cały nasz pobyt tam on się absolutnie do nas nie odzywał, nie patrzył nawet w naszym kierunku. Zmieniła odzywał się, ale to były takie krótkie, przez barierę językową. My nie mówimy po niemiecku, on nie mówi po angielsku, więc okazało się, że po prostu nie bardzo możemy się z nim dogadać, więc to były tylko takie grzecznościowe kontakty. Że rano powiedział, halo, i to wszystko, i w zasadzie na tym się kontakt kończył. I nie patrzył w naszym kierunku, żebyśmy nie zagadali prędkości. Natomiast ostatniego dnia Kasia namówiła mnie, po prostu naszła ją straszna ochota na arbuzy. Załatw arbuza. Więc okazało się, że na samym kempingu nigdzie nie znalazłem, musiałem wyjść poza kemping. Przed kempingiem akurat do Spera była świeża dostawa, po prostu stałe, świeżo przywiezione z okolicznych ferm, po prostu na paletach w takich dużych kartonach. Wybrałem najmniejszego, ale i tak to był arbuz, który był ponad nasze siły. Nie do przejedzenia, a szczególnie, że następnego dnia wyjeżdżaliśmy. Dokładnie i był przepyszny. Zjedliśmy, no powiedzmy tak, kapeczkę powyżej połowy, trochę może więcej niż połowa.
I po prostu stwierdziliśmy, że jesteśmy tak objedzeni arbuzem, że nie damy rady. No i Kasia wyznaczyła mi misję dyplomatyczną, zanieść naszemu sąsiadowi, bo przecież szkoda wyrzucić. No i teraz przy barierze językowej... przekazanie, że to prezent. Było po prostu tak. Po pierwsze, samo przekazanie panu było przezabawne. On był bardzo zaskoczony. Przez cały wieczór potem, kiedy zajadał tego arbuza, to znowuż zrobił na barierę językową, tylko cmokał, że przez ten żywopłot do nas, że po prostu, że jest pychota i że on już też nie może. No więc było to zabawne. Następnego dnia po prostu, kiedy tylko zobaczył, że się pakujemy, to po prostu przyszedł do nas i w ogóle za wszelką cenę chciał nam pomagać znowuż z tą barierą językową, gdzie powiedzmy jakimiś tam... Mówił po niemiecku, w ogóle mu już nie przeszkadzało, to już, że byliśmy jego przyjaciółmi. Dokładnie, więc mówię, to było zabawne, to było miłe, było fajne, było takie powiedzmy trochę inne wspomnienie z tego naszego wyjazdu. A najgorsze? Że wakacje się skończyły i że musieliśmy wrócić do Polski, że już po urlopach to jest najgorsze dla mnie. I że teraz, żeby jechać gdzieś właśnie na taką wyprawę, przyczepę, to musimy albo pojechać gdzieś i myśleć o tym, żeby jak tu nie zmarznąć, albo czekać do następnego. Ogrzewanie możemy odpalić, no ale to już nie ma takiego komfortu, powiedzmy, jak jest latem, tak? Tak, to było najgorsze, bo na pewno nic nie było złe na naszym urlopie. Poza tym, że okazał się za krótki. Ale jeżeli chodzi o kwestię wyjazdów, to chyba nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. To znaczy, może już nie przyczepą, na pewno już nie przyczepą. Nie, chcemy jechać w dziwne miejsce. Ale jeszcze gdzieś się pewnie wybierzemy w związku z powyższym, oglądajcie nas. Na razie tajemnica, ale postaramy się wybrać dziwne miejsce. I zobaczycie, co to będzie dla nas oznaczało. Tak, myślimy, kombinujemy... Nie podpowiadaj. Nie mów. Znaczy, ja nie powiem... Ej, nie mów. Ej, będzie to po prostu niespodzianka. Dokładnie, zobaczycie sami. Kto chce zobaczyć, wystarczy subskrybować kanał i patrzeć, co się u nas dzieje. Pozdrawiamy. I sądzę, że w tym podsumowaniu to chyba wszystko, no bo... Wszystko. Coś jeszcze mam zdanie? Nie. Przyczepa się sprawdziła, bo to jest najważniejsze. Tak jak powiedziałem, zrobiła ponad 5000 km z nami. Nie gadajmy dłużej, pokazujmy następne nasze przygody. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Być może na kempingu.